spokój! Przyciskaj spokój! Świata całego dokonał życia swojego. Krzyżu Chrystusa Boże pochwalony, na wieczne czasy Boże pozdrowiony. Z Ciebie moc płynie i męstwo, zwycięstwo. Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo. Szanowni Państwo, już za chwilę rozpoczniemy apel pamięci w kolejną miesięcznicę tragedii smoleńskiej. Nasze myśli kierujemy u tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Jest z nami prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński. Witamy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, za chwilę pójdziemy dalej pod pomnik Piłsudskiego, bo dzisiaj to jest Wigilia Księdza Narodowego, Księdza Niepodległości. Ja chciałem powiedzieć tutaj tylko kilka słów, które odnoszą się do naszego marszu, naszych uszy, tego co przeszło 5 lat, dzieje się zawsze 10 każdego miesiąca. Możemy sobie dzisiaj postawić pytanie, takie pytanie jest z całą pewnością zasadne. Co dalej? Czy ten marsz powinien trwać? Otóż odpowiadam, tak powinien trwać, bo zwyciężyliśmy. Zwyciężyliśmy, ale nasze cele. Upamiętnienie tragedii smoleńskiej, upamiętnienie poległych, upamiętnienie prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego nie zostały jeszcze osiągnięte. I musimy ciągle o to zabiegać, bo jest zwykle tak, że jeśli się o czymś się zapomina, to ta sprawa zaczyna być mniej ważna, zaczyna jakby znikać. Musimy doprowadzić rzecz do końca. Musimy doprowadzić rzecz do końca etapami. Nie od razu da się uczynić wszystko. Budowa pomników to przedsięwzięcie na dłuższy czas. Ale wydaje mi się, że słuszna jest inicjatywa tych, którzy, jak wiem, chcą zwrócić się do pana prezydenta Rzeczypospolitej o to, by zgodził się na umieszczenie tu już na terenie należącym do Pałacu Prezydenckiego krzyża. Tego krzyża. Dlatego nie muszę tłumaczyć. Wszyscy wiemy, nie może być tak, żeby tamto zło przed 5,5 lat, prawie 5,5 lat trwało. Musi się to zmienić. To jest wielka potrzeba. Wielka potrzeba związana z naszymi celami, ale także z tym szerszym celem odnowy Rzeczypospolitej. Dobrej zmiany. Zmieniać Polskę musimy w prawdzie. Musimy w ścisłym związku z tym, co stanowi podstawę naszej polskiej kultury, naszych polskich wartości. A krzyż jest centrum. Jest centrum tego wszystkiego, co jest związane z polskością.
i nikt nie jest w stanie go stamtąd wydać. Stanął tutaj wtedy, przed 5,5 laty, inicjatywy harcerzy. Później były wydarzenia, o których nie chciałoby się pamiętać. I nie chodzi o żaden triumf, a tym bardziej o żaden oddech. Chodzi o zwykłą przyzwoitość i sprawiedliwość. Wierzę, że będzie ona przywrócona. Najpierw tym jednym aktem, a później kolejnymi. Wierzę także, że dojdziemy do prawdy. Że dojdziemy do prawdy sami, my Polacy. Bo często mówi się, potrzebujemy jakiegoś zewnętrznego wsparcia. Nie, do prawdy musimy dojść sami. Polska musi sama dojść do prawdy o Smoleńsku. I jestem przekonany, że powstały warunki po temu, by do tej prawdy doszło. I dlatego nie czas jeszcze na podziękowanie, na podsumowanie tego wszystkiego, co od lat już tu się dzieje. Czas na dalsze marsze, czas na to, by ciągle zabiegać o ostateczne zwycięstwo. Dziękuję. Drodzy Państwo, bardzo prosimy ojca Zdzisława Tokarczyka o modlitwę w intencji ojczyzny, w intencji ofiar tragedii smoleńskiej, a po modlitwie udamy się na plac marszałka Józefa Piłsudskiego, aby kontynuować nasze uroczystości. Niech żyje wolna Polska! Niech żyje! Niech żyje! Modlimy się za ofiary katastrofy smoleńskiej i stajemy w godzinie apelu, aby jeszcze raz prosić dobrego Boga o miłosierdzie dla tych, którzy dla własnej ojczyzny oddali swoje życie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Jedźmy odpoczynek razem dać Pani. Jedźmy odpoczynek razem dać Pani. Wieczny odpoczynek razem dać Pani. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan Jezus mówił w Ewangelii, że jeżeli ziarno pszeniczy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, wyda plon obfity. Wydaje się, że to ziarno, które zostało rzucone w ziemię smoleńską, dzisiaj w sposób szczególny wydaje owoc. Dziękujmy Panu Bogu za ten owoc tego wieczoru i Polski, która staje się nowa. I dlatego dziękujemy Maryi Królowej Polski za ten dar, który otrzymaliśmy, dar wolnej, nowej Polski. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko, módl się za nami. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szanowni Państwo, pozostajemy na miejscach, dopóki służba porządkowa nie wyda komendy do marszu dalej na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożymy kwiaty w rocznicę 97. powrotu komendanta z więzienia w Magdeburgu, a następnie pod grobem nieznanego żołnierza. Niech pan nie kłamie, jest pan?